Tak się rozglądam, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale znajdujemy się w miejscu nie byle jakim. Jesteśmy na Nowej Fundlandii, a konkretniej rzecz ujmując, na Nowej Fundlandii z początku XIX wieku. Możecie się więc spodziewać i traperów, i czerwonych Indian, i oczywiście mnie, no i książki Michaela Crameya, Rzeka Złodziei. Zapraszam! Mieszkający w głuszy osadnicy od wielu dziesięcioleci na własną rękę rozprawiają się z czerwonymi Indianami. Ci, spychani w głąb lądu przez Europejczyków, nieudolnie stawiają opór, atakując białych, którzy nie pozostają im dłużni. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy wiedziony nadzieją na zażegnanie konfliktu gubernator wysyła na wybrzeże oficera marynarki wojennej, mającego wyegzekwować przestrzeganie prawa i zorganizować pokojową ekspedycję na terytorium Indian. Oficer werbuje do pomocy najbardziej wpływowego osadnika nad całą zatoką oraz jego syna. Mężczyźni nawet nie podejrzewają, w jak wielkim stopniu tragiczne zakończenie wyprawy wpłynie na losy jej uczestników oraz mieszkańców wybrzeża. Michael Cramey. Dla wielu osób to imię i nazwisko nie jest już żadną tajemnicą, ale to przecież nie powód, żeby nie powiedzieć o nim przynajmniej kilku słów. Cramey to nowofundlandzki poeta i prozaik. Niestety w Polsce wciąż nie zostały przetłumaczone jego poezje, ale na szczęście jako polscy czytelnicy możemy cieszyć się jego powieściami. Być może część z Was ma już za sobą jego Dostatek, Pobojowisko czy chociażby Sweetland. Teraz nadeszła pora na najnowszą wydaną w Polsce powieść Michaela Crameya, czyli Rzekę Złodziei. Rzeka Złodziei została wydana za oceanem już w 2001 roku. Jest to pierwsza książka w dorobku Michaela Crameya i jednocześnie ta, dzięki której zdobył prawdziwy światowy rozgłos. Musicie wiedzieć, że książkę Michaela Crameya przeczytałam jeszcze w maju, więc nie jest to taka całkiem świeża recenzja. W międzyczasie miałam przyjemność być na spotkaniu literackim w Krakowie właśnie z Michaelem Crameyem, spotkaniu organizowanym przez księgarnię Pod Globusem i wydawnictwo Wiatr od Morza. Od razu teraz powiem Wam, że jeżeli nie byliście na tym spotkaniu, to musicie żałować na tym spotkaniu w Krakowie, albo na tym spotkaniu w innych miastach, bo Michael Cramey jest naprawdę sympatycznym pisarzem, który przede wszystkim ma bardzo dużo do powiedzenia. Rzeka Złodziei nie jest powieścią lekką, łatwą i przyjemną. To nie jest książka, którą przeczytacie w jeden czy dwa popołudnia. To jest książka, nad którą będziecie musieli pomyśleć, z którą na pewno spędzicie wiele świetnych godzin. Przede wszystkim moim zdaniem to jest lektura ponadczasowa, bo opowiada o ponadczasowych problemach. Tutaj nie chodzi tylko o konflikt pomiędzy traperami a czerwonymi Indianami, ale raczej właściwie chodzi tutaj o każdą zachodzącą we współczesnym świecie zmianę. Podczas spotkania z krakowskimi czytelnikami Michael Cramey powiedział, że jego obsesją jest strata. I powiem Wam, że miał rację, bo rzeczywiście zaglądając do wszystkich jego powieści, można odnieść wrażenie, że właściwie w każdej z nich strata odgrywa ogromną rolę. Według Crameya to właśnie akt opowiadania historii jest swoistą bronią przeciwko stracie. Na kartach Rzeki Złodziei tragedia rozgrywa się jakby w cieniu. To nie jest tak, że Michael Cramey za punkt honoru obrał sobie mówienie przede wszystkim o tej tragedii czerwonych Indian, o tej tragedii innych mieszkańców, którzy mieszkali na tamtym terenie w latach 20. XIX wieku. Ta tragedia jest jakby zarysowana mimochodem. Michael Cramey pisze o codziennych wydarzeniach, o codziennym życiu zwyczajnych ludzi, których los popchnął aż na Nową Fundlandię, więc uwierzcie mi, że to jest naprawdę niezwykła książka. Dostrzegamy, że tak naprawdę bohaterowie tej historii są zaskakująco podobni do nas. Choć ich problemy są na pozór nieco inne, bo my przecież już nie polujemy na dzikie zwierzęta, ani nie musimy aż tak walczyć o przetrwanie, ale jednak mamy z nimi zaskakująco wiele wspólnego. Wyraziści bohaterowie, przepiękny język, wciągająca fabuła, i zapadająca na bardzo długo w pamięci książka. Właściwie czego chcieć więcej? Nie będę się już dłużej nad Rzeką Złodziei rozwodziła, ale musicie wiedzieć, że naprawdę warto zwrócić na nią uwagę. Na nią i na inne książki Michaela Crameya. Czytałam również Sweetland Michaela Crameya i powiem Wam, że właściwie Rzeka Złodziei podobała mi się jeszcze bardziej. A co dopiero będzie, jeżeli sięgnę i po Dostatek, i po Pobojowisko, a wiem, że te książki również mają
całą masę swoich zwolenników. Tak więc na koniec mam nadzieję jeszcze raz, że sięgniecie po którąś z książek Michaela Crameya, teraz już tutaj naprawdę nie wskazuję na którą, i że zostaniecie nią oczarowani, tak jak ja. Do zobaczenia już wkrótce w moich kolejnych recenzjach. Mam nadzieję, że pośród nich każdy z Was znajdzie coś godnego uwagi. A teraz się z Wami żegnam, bo zaczyna padać.